It's time for change to move into the real work of the universe. And it's time to understand that we use the matter state to reach the level of understanding of the soul of them. Now you understand maybe why the Creator has sent His messengers in the name of whatever you have had. Is that they bring the ears that it can be used when the time of the Messiah comes. They can teach the soul and the messenger, not to oppose, but by them understanding through those who have become Messiahs to give from their souls to these to elevate, the job is made easy. The school is there and the students are devotedly there. Then there won't be any fight between what they call the Muslims and the Christians. The lamb and the lion will eat and sleep in the same nest. The Christians and the Muslims will sleep and pray in the mosque and in the same church in the name of their souls, not in the name of religion that is used to create so much conflict for the benefit of those who were the hyperactive children. The time has come, the time of change is here. And as I said, my wish is my command. If it's your wish to see peace, the path of peace is laid very clearly. It's the soul of the collective awareness by giving will create a position of change. No other thing. There is no pen in the soul of the man. And I'm sure, once you go into the universal community, you will never see anything written, but the balance of the fields of the soul of the existence. Try to be humble enough not to become arrogant in the power that you have understood and you possess. Otherwise, you'll fall in the same path of the church and the mosque. This is what we promised, and this is what we have delivered. We have to understand the operation of the soul, and we have to understand the soul of the man is a star in the cosmos of the universe. If we compare the soul of the man and many of us, 7 billion in one collection, Earth is like a galaxy with so many stars. When we look in the depth of the universe, we see galaxies with hundreds of millions of stars in it. So is the planet Earth. It carries 7 billion beautiful stars, which are the soul of the man. Carries with it soul of so many trillions of animals, plants and everything else. So if you look, when someone who does not see the physicality of the Earth and its content, what do they see? They see a galaxy with so many beautiful lights shining, each one according to their strength, each one according to their position. An infant has a beautiful soul, so has the old man. To those who do not the physical, do not see the physical dimension of this planet, but they see the strength of the field, we are a clusters of stars. The human race, every single soul, no one from a distance sees, that's the soul of a fisherman, that's the soul of the cosmologist, that's the soul of a president. They all shine
irrespective of the physicality. This is the magic. This is what the new science has to bring to man. When we look to our soul, we see nothing but we star in the other souls. And this is the break. This is the understanding. This is what all these teachings are about. Coming to mature to the next level, to understand in the deep space, the universe is the oyster for those souls who serve. Then man is ready to go into space. Then man is ready to become part of the universal community which has been promised. I never promised you heaven. I always promised you the elevation of the man to join the family. And now you have the key. It's you who has to open the door to understand if I can raise the soul of these people or millions of other souls, that their physical life on this planet changes, then I'm worthy to be part of the universal community. To be there to serve, to expand, to be there to be part, that in the cycle of life of universe, I become. In being part, I become part of the totality. When man reaches that point, a new dimension in the strength of the soul of the man will appear, which is beyond imagination of understanding of the physical life. It's the gate to the opening of the new life in a new dimension, which is beyond imagination of what you might call a new beginning, a new cycle. Which that cycle carries with itself the origin of the creation of life in the universe. Is the elevation of the soul to serve become the key, not a throne of the physical life. The time is right. The time has come for the man to go through this process. Dobry wieczór wszystkim. Witam wszystkich na 162 publicznych warsztatach poszukiwaczy wiedzy w języku polskim. Dzisiaj mamy 10.06.2018 rok. Gospodarzem dzisiejszego spotkania jest Jarek, Kuba, Paweł, Przemek i Marcin. I dzisiaj tematem będzie główny reaktor Spaceshipa, czyli statku kosmicznego. Oczywiście wszystko wiąże się z wykładami doktora Keshe. Także nie wiem, Paweł, jesteś? Może rozpoczniesz? Tak jest, jestem i rozpocznę. Dzięki bardzo, witam wszystkich. Troszkę zakatarzony, sarki, więc mogę wydawać trochę dźwięki. Różnego typu postaram się mutować na ten czas. Jeżeli mogę podzielić screena, zaczniemy sobie od, powiedzmy, początku elementu zrozumienia w pewien sposób. Jak wszyscy doskonale wiemy, od pewnego czasu hula nam pewne zjawisko, które nazwaliśmy sobie szkołą emocji, która jest w bardzo dużym znaczeniu szkołą, która wiąże coś, co możemy nazwać odczuciami lub coś, co możemy nazwać emocjami, ponieważ te odczucia
równają się emocji, i to jest to, co rozumiemy właśnie przez emocje, w stosunku do tego, co albo skąd, albo w punkcie jakim spotykają się te dwa elementy, gdzie mają swój początek i swój koniec w jednoczesnym czasie. Jak wszyscy dobrze wiemy, w głowie nosimy pewne ciekawe zjawisko, które nazywamy duszą, głównym reaktorem plazmatycznym, czy też w jakiekolwiek inne sposoby. Cała ta zabawa z różnymi doświadczeniami na poziomie troszeczkę, powiedzmy, wolniejszych pól emocji i fizyczności prowadzi właśnie do tego, aby w pewien sposób dotknąć środka głowy. Jak dobrze wiemy, i to było fantastyczne w ostatni piątek, byłem po prostu zdumiony prawdziwością i szczerością osób biorących udział w doświadczeniu, jeżeli można tak powiedzieć, gdzie ludzie opisywali, że po prostu w pewien sposób nie mogą się tam dostać, co jest elementem jak najbardziej, moim zdaniem, prawdziwym, prawidłowym i w pewien sposób rzadko komu za pierwszym razem udaje się tam dostać bezpośrednio. Dlaczego? Ponieważ jeżeli rozumiemy pozycję naszych pewnych elementów w naszym ciele, one wszystkie zajmują swoją pozycję w momencie poczęcia. Co to znaczy? W momencie, kiedy dochodzi do momentu zapłodnienia, czyli bezpośrednio poczęcia, mówimy tutaj o tym elemencie, w którym bezpośrednio na samym początku spotykają się dwa elementy, gdzie jeden element to jest jajeczko, drugi element to jest plemnik. W reakcji tych dwóch elementów powstaje centralny reaktor, który jest pustym elementem na to, co wypełnia plazma. Teraz od samego początku w tym elemencie, w tym pustym elemencie, posiadamy pierwowzór elementu, z którego będziemy, albo w jaki będziemy się przekształcać. Co to znaczy? To znaczy od tego samego początku w elementach plazmatycznych, ściągniętych do środka, dostajemy dyspozycję, albo kreujemy dyspozycję, która jest określona przez środowisko tej planety i charakteryzuje nas czymś innym niż są na przykład pieski lub czymś innym niż są powiedzmy rybki, ptaszki i tak dalej, i tak dalej. Ale w esencji duszy, totalności tej planety jesteśmy dokładnie tym samym i poziom przenosi się dalej na Układ Słoneczny, na Wszechświat i tak dalej, i tak dalej. Więc w tym środowisku, w którym my istniejemy, nasz reaktor, który mamy w głowie, tak, załóżmy, że to jest nasza głowa, tu jest nos, tu są usta, tu mamy nasz reaktor, który jest w pewien sposób otoczony czymś, co nazywamy emocją, która jest naszym spaceshipem. Ponieważ wewnętrzny reaktor od razu dostaje pierwowzór w momencie poczęcia. To jest natychmiastowe. To, co ludzie nazywają powszechnie czakrami i tak dalej, to już powstaje w tym momencie. To jest jak gdyby pierwowzór. Czakry to jest jeszcze dosyć wysoki, znaczy się tuż poniżej fizyczności poziom. Jest jeszcze wiele plazmatycznych poziomów, wymiarów, które im bardziej zaczniemy dotykać elementy emocjonalne, tym głębiej będziemy szli w zrozumienie, gdzie będziemy rozkładali elementy na jeszcze bardziej plazmatyczne już w tym momencie. A więc jeżeli dostajemy ten kołnierz, wiem, ja nie jestem specjalistą czakrowym, więc przepraszam wszystkich, którzy są, ja nie jestem. Natomiast z podstawowych elementów rozróżniamy jak gdyby trzy. To jest właśnie ta w głowie, to jest ta w sercu, czy generalnie klatce piersiowej, o której tak często mówimy. O, nie chcę mi rysować. Popsuło się coś nie tym. A ja nie chcę annotate. Ja chcę painta używać. Dobra, tu mi się pozasłaniało, sorki. Drugim jest element, który potocznie znajduje się gdzieś na przestrzeni naszej klatki piersiowej. I trzeci element to jest okolice żołądka i układu trawiennego, generalnie. Jakbyśmy tutaj dorysowali sobie
powiedzmy człowieczka, to by mniej więcej gdzieś wyglądało w ten sposób, w uproszczonym schemacie oczywiście, gdzie dzielimy to na trzy, na początku trzy elementy. To jest pierwszy, to jest drugi i to jest trzeci. Trzeci element oczywiście jest to element, który jest odpowiedzialny za najbardziej materialne struktury, funkcje naszego ciała, dlatego jest najbliżej podłoża, którego się znajdujemy. Środkowy jest emocjonalną częścią naszego ciała, co już doskonale też prawdopodobnie wiemy, i górny jest elementem, który jest jak gdyby elementem wodzącym, tak? Teraz, jeżeli zapamiętamy ten rysuneczek, ponieważ ja tutaj go wymarzę, to teraz jest bardzo ciekawa rzecz, bardzo ciekawy element. Wielu z nas zaczęło pracować poprzez różne swoje etapy zrozumienia, doświadczenia, wiedzy, jakakolwiek ona by nie była, z różnymi przepływami energii przez swoje ciało. I teraz ta energia w różny sposób, w różnych miejscach nam się wypiętrzała, czyli pokazywała swoją manifestację, którą w taki czy inny sposób byliśmy sami sobie wytłumaczyć jako o, to jest to. Natomiast w momencie, kiedy zaczniemy na przykład dotykać elementów, które są zbliżone do tego podziału, który sobie narysowaliśmy wcześniej, czyli to są te jak gdyby trzy kwadraciki, może je powtórzę. Paweł, dzielisz ekran? No nie mówcie, że nie widzicie. No w tej chwili nie, zniknęło. Aha, ale wcześniej widzieliście? Znaczy zacząłeś, ale nie było widać, czy rysujesz. I potem wyskoczyło. Nie, no to czemu mi nikt nie mówił? No dobra. Znaczy, jest, widać teraz człowieczka. No dobra. Zaznaczonymi kwadracikami. A to, jak mówiłem o plemnikach i... Tak. To wszystko było widać. Teraz ostatnie te. Aha, dobra, dzięki, nie ma problemu. Dobra, to teraz, jeżeli wrócimy do tego, to moi drodzy, jest bardzo ciekawa zajawka. Dlaczego? Ponieważ co niektórzy naukowcy zaczęli dotykać tego w przeróżny sposób i każdy sposób jest prawidłowy dla niego samego. Ale istnieją też pewne podstawy zrozumienia, które mogą pomóc, ale niekoniecznie muszą się pokazać w ten sposób, jaki są mówione i mogą prowadzić do nowego rozwoju, który powinien być dodany, tak? Czyli powinien być jak gdyby przedstawiony, aha, u mnie to zadziałało w ten sposób. Do czego zmierzamy? Ponieważ w szkole emocji pokazywane są różne etapy różnego zrozumienia i gdyby głównym elementem jest doprowadzić zrozumienie do tego punktu. Dlaczego? Ponieważ ten punkt, jak zaczynamy obserwować jego pracę, zaczynamy rozróżniać jego wiele różnych elementów. I ten punkt jest jednocześnie emocjonalną częścią naszego mózgu, albo jest w emocjonalnej części mózgu, który jest też tym, co nazywamy na chwilę obecną duszą człowieka, ale jest też jednocześnie duszą tej planety. Myślę, że ten ostatni element bardzo dużo doda, ponieważ może nie patrzyliśmy też na to w ten sposób, że duszę planety nosimy w naszej głowie. Jest to tak samo jak GANS CO2, CH3 i CuO. Są to GANSy o różnych wielkościach, ale wszystkie są tą samą plazmą. Tylko otworzyła się troszeczkę w innym środowisku i to nie jest jak gdyby sam fraktal. To jest cały element, ale w innym środowisku. Dokładnie ten sam cały element, tylko że znajduje się w troszeczkę innym środowisku, którym jest mózg na przykład człowieka. Dlaczego o tym mówimy? Ponieważ w momencie, kiedy zaczniemy rozumieć, że to, co było nazywane czakrami lub to, co było nazywane, my to nazywamy reaktorami plazmatycznymi i ma to albo punktami konwersji, powiedzmy nam jest tak łatwiej, ale ci, którzy chcą sobie to nazywać w ten sposób jak czakry, niech sobie nazywają, ale w pewnym momencie zauważymy, że każda czakra, czy każdy reaktor, punkt, czy punkt konwersji posiada w sobie
dwurdzeniowość. Rdzeń wewnętrzny, a nawet jest trzeci rdzeń, który jest rdzeniem tak zwanym halo, pustym miejscem tego rdzenia. Teraz jest to dokładnie taka sama kopia jak wszystkich reaktorów kręcących, wiecie, gdzie budowaliśmy kręcące się reaktorki, tak samo pracuje mniej więcej czakra. Teraz w tym momencie, jeżeli rozumiemy to, to możemy je pozycjonować. Teraz czakry były rozumiane w wielokrotny sposób przez ludzi, że należy je doprowadzać do liniowości, czyli jak jedno uciekło gdzieś tu i było w tej pozycji, to znaczy się, że trzeba było je przywrócić z powrotem do linii, czyli do balansu, bo w przeciwnym razie mogły występować choroby lub innego rodzaju elementy emocjonalne lub jakkolwiek to nazwiemy. Co mniej więcej jest ok, ale cała zabawa polega na tym, że one nigdy nie były w linii prostej. One są tak jak w linii centralnej Wszechświata. Mamy linię centralną Wszechświata, z której obiera nam się banan, czyli najpierw mamy tutaj jakiś mały element, później mamy większy, później mamy jeszcze większy, później mamy jeszcze większy i to znowu zaczyna schodzić do takiej struktury. Czyli im bardziej obieramy banana, czyli idziemy w tym kierunku, tym więcej piękna tego banana widzimy, ale też mamy więcej skóry zwisającej z boku. Teraz o co tu chodzi z czakrami? Właśnie w ten sam sposób się monitorują, w ten sam sposób się ustawiają, w ten sam sposób funkcjonują w plazmatycznej kreacji, powiedzmy, linii Wszechświata, tak, która właśnie obiera się na różne elementy. Obiera się na to, co nazywamy naszą emocją, naszym żołądkiem, obiera się na to, co nazywamy naszą sakralną, czy tam podstawy i tak dalej. I obiera się też w drugą stronę, czyli obiera coś, co możemy nazwać mirażem gwiazdy. Teraz, dlaczego mówimy o tym mirażu? Ponieważ jeżeli spojrzymy w kosmos, trochę ucieknę od tego tematu, ale może to będzie ciekawostka, przedstawiana przez doktora Keshe. Jeżeli spojrzymy w kosmos, a bynajmniej w niebo gołymi oczyma w nocy, widzimy miliony gwiazd. Moi drodzy, 1/3 z tego, co widzimy, zaledwie 1/3, to jest rzeczywistość, którą widzimy. Reszta to jest po prostu lustrzane odbicie różnych elementów galaktyki, Wszechświata, Układu Słonecznego poprzez różne struktury plazmatyczne. Czyli jeżeli teraz to rozumiemy, to tak naprawdę dolne czakry są mirażem, odbiciem tego, co jest w naszej głowie. To jest miraż, który powstał w reaktorze tutaj i manifestuje się w tym środowisku. Teraz miraż to nie znaczy, musimy sobie zdefiniować może trochę słowo miraż. Miraż nie oznacza czegoś złudnego, ułudnego, ale w proporcji energii ma przeciwny zwrot i kierunek. Czyli jest odwrotne do tego, co jest jego centrum. To rozumiem przez miraż. Teraz w momencie, kiedy wrócimy do tych czakr i ich układu, który rysowałem tutaj, wszystkie czakry w ludzkim ciele są delikatnie porozsuwane. Tworzą nic innego jak nano na drucie. I teraz w pewnym momencie, co niektórzy z nas zaczęli dotykać tego, że można je łączyć w Star Formation. Zaczęli to rozumieć i zaczęli manifestować jak gdyby wypadkową strukturę mirażu, który mógł być wyciągnięty na zewnątrz. Czyli, co to znaczy? Jeżeli wrócimy do pozycji takiej, że mamy człowieka, który jest w pewien sposób punktami zbiorczymi, nanocoatingiem, który nazywamy sobie, powiedzmy, jakimiś tam czakrami, one w rzeczywistości mają strukturę bardziej taką. Co jest ok, ponieważ nie chodzi o ich dystansę i zróżnicowanie, chodzi o ich polaryzację, że one są wszystkie ustawione w kierunku, tak? A więc zbierają to wszystko w jednym kierunku, a nie są, nie tworzą kierunku wypadkowego tutaj, gdzie później kolejna tworzy tutaj, kolejna tworzy tutaj, kolejna tworzy tutaj, kolejna tworzy tutaj, tylko wszystko jest to bardziej scentralizowane, uliniowane, jeżeli to tak po polsku można powiedzieć. Czy to jest zrozumiałe dla kogoś, albo czy ma to jakiś logiczny sens, żebyśmy mogli kontynuować?
Tak, tak, jest w pewien sposób sens, tyle że wiemy, że centralny jakby punkt nie odzwierciedla tego balansu, gdzie prawa i lewa strona w zasadzie naszego organizmu jest trochę inna zawsze, nie? Ale rzeczywiście musi być inna. Gdyby nie była inna, to prawa by nie miała prawa istnienia. A rzeczywiście, tak, jak najbardziej. Dzięki za dorzucenie tego. W tym momencie, jeżeli to rozumiemy, ten przepływ, to teraz, moi drodzy, możemy zrozumieć, że poprzez ustawienie centralnych punktów, a wielu ludzi potrafi to na dzień dzisiejszy, tylko z tego, co widzę, chyba nie wszyscy rozumieli, po co to jest. Ja nie mówię, że ja to rozumiem, ale to jest jak gdyby przedstawienie tego elementu. Star Formation. Teraz, jak wszyscy doskonale wiemy, każda Star Formation tworzy swoją wolną plazmę w środku. Tak? Teraz, najzabawniejsze jest to, że jeżeli rozpatrujemy to na pozycji, użyję innego koloru, może użyję czarnego, żeby było... Powiedzmy, że to jest głowa, a to jest reszta ciała ludzkiego. To są takie dwa baloniki, tak? Jedna galaktyka mniejsza i druga o wiele większa, ale jednocześnie słabsza w swojej pozycji, dlatego jest większa. W tym momencie zaczniemy zauważać, że ten punkt gdzieś się tworzy w naszej fizyczności, ale za pomocą przepływu czegoś, co nazywamy emocje, jesteśmy ten punkt w stanie wyciągnąć na zewnątrz. I w pewien sposób ten punkt tworzy się punktem naszej referencji. Co to znaczy? To znaczy się, że wtedy silniejszy karmi słabszy i tworzymy coś na zasadzie ciągu. Ponieważ tutaj ta przestrzeń pomiędzy tym elementem a tym elementem jest, jak gdyby tutaj ten trójkąt, chociaż trójkąt to tutaj jest powiedzmy w takiej przenośni, jest elementem próżni. Tu nic nie ma. W sensie materii. Powstaje tak zwana próżnia plazmowa. I w tym momencie następuje ciąg, gdzie ten element jest magnetyczny, a te elementy stają się elementami grawitacyjnymi. W ten sposób, czy chcemy, czy nie, chodzimy. Dlaczego? Ponieważ każdy krok, jaki wykonujemy, jest przeolbrzymią porcją pozycjonowania się tych elementów względem tego, co nazywamy w trzecim kwadracie tym, co nazywaliśmy sercem, ale ja bym to nazwał wolną plazmą fizyczności. Ona poprzez swoją kondensację z głównym reaktorem, który jest w głowie, to jest mniej więcej coś jak jojo. One się, wiecie, jak jojo spadnie i rozwinie się do końca na sznureczku, to zaczyna się zawijać z powrotem, prawda? Tak, widzimy ten ruch? Zgadza się. To dokładnie nie serce i nie płuca, a wolna plazma emocjonalnej części fizyczności, którą możemy nazwać klatką piersiową. Może ja to jeszcze narysuję tutaj sobie człowieczka, żeby to było bardziej widoczne, właśnie poprzez zbieranie energii z fizyczności i koncentrowanie jej w tym jednym punkcie daje możliwość tego jojowania, że tak to nazwę. I każdy krok, który wykonujemy, to jest pozycjonowanie duszy, nie pozycjonowanie fizyczności. Pozycjonowanie fizyczności następuje w wyrównaniu balansu, czyli w sprzężeniu zwrotnym. Rozumiemy to? Czyli jak nasza dusza, bo nasza dusza, powiedzmy fizyczności, czyli emocjonalna część, mówimy tutaj o tym elemencie, ona chodzi raz do góry, raz na dół w stosunku do naszej duszy. Czyli to jest ten sam ruch, jak w stosunku elektron i proton, gdzie proton jest w środku, elektron na zewnątrz, on nie porusza się po elipsie, on się porusza, nawet to jest delikatnie narysowane, bo to jest bardziej chaotyczny, meduzowato, nie wiem, amebowy, jakkolwiek kształt, który w żaden sposób nie jest zbliżony do tego, co rysujemy dla uproszczenia w ten sposób jako plazmę. Tak? Jeżeli teraz widzimy to, to widzimy, że kolejne podstacje energetyczne to jest układ trawienny.
Ponieważ zauważcie, że w naszym organizmie, nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę kiedykolwiek, niezależnie od naszych emocji, które nosimy gdzieś tam w głowie za pomocą myśli czy czegokolwiek, w pewnym sensie jelita i żołądek mają swój własny ośrodek informacji czy odpowiedzi do istniejącego środowiska. Dlatego często wyczuwamy pierwsze rzeczy przez żołądek, dopiero później zaczynamy to odczuwać poprzez zwiększony rytm na przykład serca i panikę w głowie. Czyli czego to dowodzi? Dowodzi to, że te trzy ośrodki w naszej fizyczności mają swój, może nie do końca odrębny, bo one wszystkie są połączone, ale swój odpowiedni w sile pól, radar, że tak powiem, albo zakres, w którym operują. Jest to zrozumiałe? Jeżeli nie, to powtórzę to w jakiś inny sposób. Chodzi o to, że każdy z tych segmentów ma swój początek i swój koniec w samym sobie. Może to tak narysuję. Ale jednocześnie jest elementem całości, bo jest zawarty w całości. Przez to ma właśnie połączenie. I teraz w tym momencie, jak zaczynamy tworzyć kulki plazmowe pomiędzy dłońmi, jeżeli zaczynamy odczuwać coś na głowie, w głowie, na pewno w krótkim czasie wielu z nas zacznie manifestować widoczne lub niewidoczne punkty, obiekty, punkty referencji, które będą się znajdowały poza nim. Teraz w momencie kreacji takich punktów są to nasze kolejne elementy Star Formation. I to jest zabawne, ponieważ dzięki takim punktom referencji jesteśmy w stanie objąć całe miasto strukturą plazmatyczną. Oczywiście odbywa się to za pomocą głębokiego etosu, pokory względem siebie i tego, że to nie ma być coś, co ma pokazywać, że ja to zrobiłem, tylko ma to być w beneficie, czyli w korzyści dla wszystkich innych, jakkolwiek innych rozumiemy, ponieważ inny to może być nawet atom tlenu, to też jest istota, to też jest kreacja. I moje stworzenie, moja kreacja nie jest po to, aby je krzywdzić. A to, czy ja to zrobiłem, czy nie, to w ogóle nie ma znaczenia. W pewnym sensie wielu z tego, co widzimy, naukowców, którzy próbują zbudować spaceshipy, próbują dojść do tych elementów i w pewien sposób nie mogą, ponieważ intencja jest zła. A więc nie są w stanie wykreować duszy, która może dawać. Oczywiście tą duszą, która może dawać, to jest właśnie między innymi punkt referencji, który tworzymy. Teraz ta kulka pomiędzy dłońmi, to też jest punkt referencji. Tą kulkę można wypuścić, tą kulkę można włożyć w cokolwiek, w kogokolwiek, ale to musi być zrobione z odpowiednią intencją, z odpowiednim etosem służenia, a nie pokazywania siebie z pozycji ja mogę. Więc na początku to jest bardzo proste, żeby uzyskać pewne potwierdzenia dla siebie, ale później zaczyna się proces, który też jest w miarę prosty, gdzie nie mogę chcieć potwierdzenia, bo w momencie, kiedy będę chciał potwierdzenia, stawiam się wyżej niż inni. I to jest zabawne. To jest bardzo zabawne, ponieważ nie wiem, czy znacie historię Bruna Geringa, czy jakkolwiek ten człowiek został się nazywał, ponieważ wiem, że tam też różne historie krążą na temat, czy był Polakiem, czy był Niemcem, jakkolwiek. Dla mnie to nie ma najmniejszego znaczenia. Ważne jest to, co było pokazywane na tej chyba trzyczęściowej biografii, która była sporządzona przez ludzi już po życiu jego. Była fajna sytuacja, gdzie zebrali się ludzie, żeby była pewnego rodzaju sesja leczenia, jakkolwiek balansowania, ponieważ on też nigdy twierdził, że on nikogo nigdy nie leczy, to ludzie sami się leczą, on tylko po prostu pomaga im stworzyć środowisko do tego. Oczywiście my jako ludzie lubimy hołdować tych, których uważamy za lepszych od siebie. Zrobili mu specjalne podium, na które miał wstać i oczywiście z tego podium
leczyć. Natomiast nie, tuż nieopodal tego podniesienia, które dla niego zrobili, był pusty basen. I oczywiście Bruno Gerim, zamiast stanąć na podniesieniu, zapytał albo poprosił wszystkich, żeby stanęli wokół basenu i wszedł sam do pustego basenu, będąc niżej niż wszyscy. Mam nadzieję, że to jest całkiem ciekawy element, do którego właśnie teraz będę zmierzał, do głównego reaktora. Ponieważ jeżeli spojrzymy na rozkład tego, co mówiłem wcześniej, czakr, mamy te trzy elementy, które żeśmy sobie rozpoznawali, tak? Jak użyjemy to, może nowy rysunek zrobię. Jeżeli użyjemy nowej strony, znaczy czystej strony, weźmy je, narysujmy sobie w fizyczności i w sile pól. Zaczynając od środka głowy. Czyli w fizyczności mniej więcej ma to... Coś mi się te kolory dzisiaj nie chcą przełączać. Fizyczność ma to ten wymiar. Ten. Mniej więcej, tak? To jest obrazowo, żeby pokazać. Natomiast w plazmie jest to... Opiszmy sobie, że to jest F fizyczność, a to będzie plazma. Natomiast w plazmie to jest to na odwrót. Jest w ten sposób. Teraz jeżeli wiemy, że my jesteśmy duszą, to nie jest nic, co jest obcego, trzeciego, zewnętrznego, jakkolwiek, to my jesteśmy głównym reaktorem. Tylko że na dzień dzisiejszy wielu z nas operuje w tym wymiarze tylko. Gdzieś tam z przebiciem do tego, a praktycznie chyba odkąd zaczęliśmy tak naprawdę stykać się ze zrozumieniem, wiedzą doktora Kesha, zaczęliśmy rozumieć, że to jest w nas. Chociaż może inni rozumieli to. Ja na przykład tego nie rozumiałem, teraz już to rozumiem i nawet pracuję z tym, ale to też nie o to chodzi. Chodzi o to, że jeżeli zrozumiemy, że nasza dusza jest nieskończoną ilość razy silniejsza aniżeli fizyczność i ona ją karmi, jeżeli chcemy dojść do sprzężenia zwrotnego, czyli uzyskać siłę nośną, to jest to, co robimy za każdym ruchem naszej ręki, naszej nogi, nawet jak idziemy. Ponieważ w pewnym sensie zmienianie pozycji naszej dłoni to jest zmienianie przepływu pomiędzy najsilniejszym punktem, czyli tym, naszą duszą, a najsłabszym. To jest pozycjonowanie magraw, czyli my przyciągamy duszę komórek, które tworzą naszą dłoń, do naszej duszy lub też odpychamy, co w manifestacji tworzy różnego elementu ruchy układu krwionośnego, ruchy mięśni, ruchy układu nerwowego, co w efekcie w zewnętrznym świecie daje nam możliwość obserwacji ruchu dłonią. To samo robimy, jak idziemy. Dlaczego? Ponieważ w pewnym momencie element, który jest najsilniejszy, zamiast stać na podium, wchodzi do basenu. Rozumiemy przenośnie, moi drodzy? Jak najbardziej. Co to znaczy w praktyce? W praktyce jest to całkiem ciekawe zjawisko, ponieważ nawet wczoraj spotkałem człowieka, z którym żeśmy sobie rozmawiali na kilka fajnych tematów, bardzo ciekawa osoba też, bardzo ciekawy poszukiwacz wiedzy i on do mnie powiedział coś takiego, mówi, kurczę, wiesz co, od 3 tygodni mam taki ból pomiędzy łopatkami, że po prostu muszę usiąść, bo rozmawialiśmy na stojąco, mówi, sorry, ale muszę usiąść, bo tak mnie bolą plecy. I w pewnym sensie, jak on mi to powiedział, przez pierwsze parę sekund nie złapałem tego, dopiero później, jak zaczęliśmy rozmawiać, mówię, ty stary, ale o czym ty powiedziałeś przed chwilą? On mówi o tym bólu właśnie w plecach, na kręgosłupie pomiędzy łopatkami. Ja mówię, stary, ty jesteś pewien, że to jest ból, czy to tylko twój mózg odbiera ten rejestr jako coś nowego i po prostu rejestruje to jako ból, ponieważ nasz mózg jest bardzo ciekawym instrumentem, który się wszystkiego boi, a więc co nowe, to rejestruje jako uciekaj od tego albo boli. Ale jeżeli jesteśmy już w stanie panować nad tego, powiedzmy, nad tymi pierwotnymi
zachowaniami naszego, powiedzmy, mózgu, wtedy jesteśmy w stanie przyglądać się emocjom. I wtedy zaczynamy widzieć, że na przykład to, co jest pomiędzy łopatkami, lub też gdzieś tam z przodu, jakkolwiek, miejsce nie ma znaczenia, ale co niektórzy z nas mają, co niektórzy z nas nie mają. Akurat ta osoba miała coś podobnego do mnie, więc jak gdyby szybko dało mi to do zrozumienia, że zaczyna zbierać całą strukturę plazmatyczną z komórek i już ją gromadzi w fizyczności. Czyli w fizyczności, inaczej jakbyśmy narysowali sobie tutaj człowieczka, to znowu mamy tutaj tą klatkę piersiową, a tutaj mamy fizyczność. Już ją zgromadził tu, tylko jeszcze nie do końca rozumiał proces, co z tym zrobić. Ja mówię mu, stary, przenieś to do głowy. A on mówi, jak? Ja mówię, ja nie wiem jak, ale mi najlepiej to po prostu się siedzi i wprawia, znaczy daje sobie emocje pokory albo ustawiam się w pozycji kochanka. Nie wiem, która z tych elementów emocji bardziej do ciebie trafi, to znaczy się, że ty stawiasz się niżej w swojej duszy, aniżeli punkt zbiorczy całej energii twojej fizyczności, wtedy nagle słabszy, a wiemy w plaźmie jest jedno prawo, że silniejszy zawsze karmi słabszego, tak? Więc jeżeli ustawimy duszę, ponieważ dusza to my jesteśmy jej manipulatorem, my jesteśmy jej komendatorem, jakkolwiek to nazwiemy, kapitanem, jakkolwiek, w tym momencie jesteśmy w stanie zmienić jej siłę poniżej siły struktury naszej fizyczności i wtedy to jest tak jak wodospad. Nagle urywamy to i spada nam woda prosto do naszej duszy, jak to kiedyś mówiło się w naszym polskim języku, woda na młyn. I w tym momencie, jak idzie woda na młyn, automatycznie przez to, że dusza postawiła się słabiej, stawia się w pozycji fizyczności, zamykając fizyczność w sobie. Rozumiemy to? Myślę, że tak. No, okej, dobra. Czyli jeżeli postawimy się w tej pozycji, to jest coś niesamowitego. Teraz, podczas szkoły emocji wielu ludzi, dużo ludzi to robi, a praktycznie wszyscy. W momencie, kiedy weźmiemy sobie pod uwagę ludzkie ciało i na przykład było robione sobie doświadczonko, nie wiem, z jakimiś tam palcami, tak? Załóżmy, tutaj są palce i powiedzmy było ćwiczonko, poczuj energię na, nie wiem, czubkach palców, na dłoni, tak jak tylko to potrafisz. No i wtedy ludzie zaczęli robić po swojemu, każdy wewnętrznie, bez żadnego wielkiego opisu i wytycznych. Każdy wiedział, jak to zrobić. I nagle z punktu emocji, czyli rozstrzygnijmy ten element, z punktu emocji ludzie stworzyli Star Formation. Pomiędzy czubkami palców a emocjonalną częścią mózgu, emocjonalną częścią mózgu i tym, co nazywamy, powiedzmy, czakrą serca, ale ja bym nie chciał tego tak nazywać, nazwijmy to reaktorem klatki piersiowej, ponieważ to nie jest tylko serce. W tym momencie, w wypadkowym punkcie, ludzie zaczynali opisywać, że na przykład na czubku palca czuli mrowienie, czyli było mrowienie, było ciepło, było zimno, co niektórzy czuli nawet ból, inni ludzie jeszcze co innego. Jakkolwiek to nazwiemy, to wszystko jest zbiorem plazmy, którą nazywamy emocja, tak? Te odczucia to są emocje, tak? I teraz w tym momencie te emocje zostały wywołane. Dlaczego? Ponieważ w pewnej chwili tego ćwiczenia wszyscy przerzucili swoją duszę w pozycję służącego. Wtedy zamiast energia iść tak, to energia poszła jak we wodospadzie, czyli fizyczność stała się silniejsza aniżeli dusza i zaczęła karmić duszę. Dlatego powstały te nowe emocje, które wcześniej nie istniały. To nazywamy w naszym języku napięciem plazmatycznym, zwiększenie napięcia plazmatycznego.
To napięcie plazmatyczne w różnych elementach ciała, ze względu na jego różny kompozyt istnienia, będzie miało inne troszeczkę walory manifestacji siebie samego, ale mam nadzieję, że teraz wiemy, że to swędzenie palca, to ta kula pomiędzy dłońmi, to te odczucia w płucach, te wszystkie inne rzeczy, jakkolwiek to nazwiemy, to jest emocja. Dlaczego ta emocja nowa powstała akurat podczas tego ćwiczenia, a nie była gdzie indziej? Ano dlatego, że ułożyliśmy się w pozycji kochanka albo w pozycji pokory w stosunku do naszej fizyczności, z pozycji duszy, którą nosimy, czyli z głównego reaktora, który nosimy w głowie. Teraz, jeżeli rozumiemy tak prosty proces, to jest zabawa w jojo, gdzie element środkowy to jest jojo, który zbiera wszystko z naszej fizyczności, tak? Może zbiera, to jest źle powiedziane, ma dostawane, bo to my działamy na tym elemencie, to my dajemy z fizyczności i to my pozycjonujemy duszę. Działamy na układzie podwójnej gwiazdy, gdzie podwójna gwiazda tworzy całość i to jestem ja. Nie mówię tutaj o sobie, mówię generalnie o istocie. Teraz w tym momencie, jeżeli to w jakiś sposób rozumiemy, to kolejnym elementem, który jest w zabawie z jojo, to jest ręka, która buja tym jojo. I to jest właśnie nasza dusza. W ten sposób możemy dojść do pozycji, w której wszelkie elementy tego, co przez Keshe Foundation od dawien dawna było wypisywane, czym zajmuje się ta technologia, że zajmuje się materiałami nano, zajmuje się materiałoznawstwem, zajmuje się transportem, zajmuje się żywnością, zajmuje się wieloma innymi aspektami, tam chyba było 7 tych aspektów. Teraz, moi drodzy, te wszystkie aspekty wynikają z pozycji kochanka lub z pozycji pokory w stosunku do naszego układu podwójnej gwiazdy, gdzie nasza dusza w głowie, mimo że jest fizycznie mniejsza, jest większa, aniżeli element, który nazwiemy elektronem, jest naszym sercem. Ale musimy poprzez te dwa procesy, poprzez emocje, czyli filtrację, to co dochodzi tu i wraca tutaj, wiemy, każda emocja zaczyna i kończy w tym samym punkcie, doprowadzić do tego, że ten większy staje się o wiele mniejszym dla fizyczności. Wtedy przepływ jest w drugą stronę i powoduje to, że naszą fizycznością staje się nasza dusza, a nie fizyczność. To tak, jakbyśmy zamienili miejsca, jedno na drugie. Fizyczność idzie do środka, dusza na zewnątrz. A teraz jest na odwrót. Dusza jest w środku, a fizyczność na zewnątrz. Tak? Czy są jakieś pytania do tego? Albo jakieś sugestie, jakieś własne koncepty, które mogły teraz gdzieś tam zaświtać, czy jakkolwiek? Nie ma? Nic na tą chwilę nie nasuwają mi się żadne pytania. No, bardzo ładnie to omówiłeś, jest to w miarę zrozumiałe. No, myślę, że kwestia teraz, tak jak mówię, głębszego przetrawienia. Teraz, moi drodzy, to ja wam zadam pytania, jeżeli mogę. Jak wy nie chcecie pytać mnie, to ja będę pytał was. Okej, może być? Może tak być. Dobra, to czy teraz wiemy, skąd się biorą elementy na naszych palcach w szkole emocji?
No, można powiedzieć, że w tej chwili tak. Teraz każdy może sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jest ciężko przesunąć jeden reaktor w pozycję, powiedzmy, służącego w stosunku do fizyczności. Wróćcie do tego, co żeście doświadczali w szkole emocji. Czy to było trudne? Czy jak dla mnie, chociaż ostatnio nie uczestniczyłem, nie było mnie, to na te takie w zasadzie podstawowe rzeczy to nie jest dosyć trudno osiągnąć. W tej chwili tak jakby można powiedzieć, że pojawił się kolejny element, na który mogę zwrócić uwagę, tak? Czyli to tak jakby przeniesienie duszy do poziomu, powiedzmy, tego, tej pokory, tak, tego służącego. I tu w tym momencie, powiedzmy, zaczyna się trochę inna zabawa, na co tak naprawdę, powiedzmy, wcześniej nie zwracałem uwagi. No, świetnie, fajnie, fajnie. Najzabawniejsze w tym wszystkim chyba będzie to, że w pewnym sensie, jak zaczynamy sobie układać, powiedzmy, w logiczny sposób zrozumienie procesu, procesowania, jakkolwiek to nazwiemy, zaczniemy rozumieć, że wszystkie te nowe rzeczy, które występują właśnie na pozycji ćwiczeń, które świetnie Mateusz prowadzi, to nie jest tylko coś, co dzieje się we mnie. Pójdziemy kawałek dalej. Dlatego Mateusz świetnie powoli zaczyna przedstawiać wszystkim proces bankowania, któryśmy, my żeśmy sobie kiedyś nazwali to proces bankowania. Może słowo bankowanie się ludziom źle kojarzyć, ale nie chodzi tutaj o żadne procesy związane z bankowością w sensie tej, którą mamy w rzeczywistości. Natomiast jeżeli na przykład w klasie jest 20 osób, to w pewnym sensie tworzymy coś niesamowitego, co w gruncie rzeczy może być przedstawione, pozwólcie, że ja tutaj tylko to znajdę szybko, przedstawione jako proces bycia osób koło siebie. Dlatego w pewnym sensie chcieliśmy zrównać to i mam nadzieję, że dzisiaj dogonimy szkołę emocji z tym, co tłumaczymy, bo chcielibyśmy, żeby to było jednym, żeby tam była praktyka, a tutaj była teoria o praktyce i tutaj, jeżeli jest Mateusz, to też bym prosił, żeby może później za chwilę dorzucił coś od siebie, bo ja niestety jestem tutaj zaintrygowany szukaniem różnych rzeczy. Zaraz wam pokażę coś. Jak to mówią, kręcenie nie kręci, prawda? Dobra, może ktoś by chciał coś powiedzieć, bo widzę, że mi to zajmie chwilę. W tym czasie. Witam wszystkich serdecznie. To ja może troszeczkę powiem tak ogólnie od siebie, ponieważ w ostatnim czasie głównie zajęłem się, powiedzmy, praktyczną częścią szkoły emocji. Bardzo, powiedzmy, do tego poważnie sam od siebie, że tak powiem, podeszłem względem samego siebie, ponieważ zawsze chcę zrobić to na tyle, ile jestem w stanie to zrobić, czyli podejść, zastanowić się nad podejściem, nad tym, jak to zrobić. Dużo zastanawiam się w pewien sposób nad szkołą emocji, nad działaniem, ponieważ robię tam i jestem mocno skupiony na ćwiczeniach, dlatego nie tłumaczę za wiele, ponieważ te ćwiczenia są bardzo głębokie w pewien sposób, uczą naprawdę wielu pozycji.
wielu ciekawych działań, ponieważ jeżeli byśmy zaczęli je tłumaczyć, wyszłoby, że są bardzo głębokie i bardzo szerokie, ale chciałbym się skupić bardziej, jeżeli chodzi o szkołę emocji, tą część powiedzmy praktyczną, tylko dlatego, żeby się skoncentrować i opisać, ale dzisiaj na przykład mamy piękny czas, ponieważ to, o czym dzisiaj mówimy, jest kluczem do tego, żeby pójść głębiej. I od razu wszystkim mówię, że to jest klucz, ponieważ w pewnym momencie zabawa w poczucie pól będzie dla nas bardzo prosta i będziemy to znali bardzo dobrze, ale bardzo ważną rzeczą jest zrozumieć, czym to jest. I tutaj dzisiaj, dzięki temu, co mamy dzisiaj, jest to piękna lekcja, bardzo ważna lekcja, od której będzie po prostu, czym bardziej dzisiaj się na przykład skupimy i czym więcej wyciągniemy dzisiaj, tym bardziej w szkole emocji będziemy rozumieć, co się tam dzieje. Ponieważ akurat jeżeli chodzi o szkołę, to powiedzmy, że staram się być i pracować w szkole emocji, tak naprawdę bawić się właśnie w ten sposób. Bawić się w sposób taki, że pracujemy i bawimy się po to, żeby się nauczyć tej części praktycznej. Ale to, co robimy dzisiaj, jest bardzo ważne, bo od tego zależy, czy pójdziemy głębiej w strukturę zrozumienia całości. Dlatego praktyczne, ponieważ teraz czym szybciej dzisiaj osoby zrozumieją, tym w szkole emocji pójdą 3 kroki do przodu, ponieważ dotykanie nie jest problemem, zabawa nie jest problemem. Problem jest, co ja chcę z tym zrobić, co ja mogę osiągnąć. I to jest takim elementem, myślę, ważnym i ciekawym. No to tak krótko chciałem tylko dodać. Dzięki. No dzięki Mati bardzo. Ja może wrócę tylko do tego, co chciałem powiedzieć wcześniej i technicznie nie mogłem jak gdyby ogarnąć tego. Moi drodzy, to jest bardzo ciekawy element, który został nam pozostawiony jako pamiątka przez cywilizację, która żyła gdzieś na Morzu Śródziemnym na dzień dzisiejszy. Jest to zatopione miasto, które kiedyś nazywało się Irakopolis. Jak widzicie, jest to monument albo statua ludzi ustawionych w okręgu, którzy w charakterystyczny sposób są ustawieni. Może to jest fizyczne, może nie fizyczne. Ja natomiast uważam osobiście, że starożytne cywilizacje rozumiały bynajmniej fizyczności swojego istnienia na tej planecie o wiele więcej niż dzisiejsza, najbardziej zaawansowana technologicznie nauka, pomijając oczywiście naukę tutaj doktora Kesze, która wychodzi poza zrozumienie nawet tak fizycznego, niezrozumianego, a zrozumianego przez starożytnych zachowania i pewnych elementów. Teraz, jeżeli wrócimy do szkoły emocji, to nawet jeżeli jesteśmy online, i to jest bardzo ciekawe, ponieważ przesyłanie tej wiedzy na fizycznym poziomie poprzez właśnie internet jest kluczowe do absolutnej globalizacji tej wiedzy i tej nauki. Nie jest ona zamykana tylko i wyłącznie w odrębie jakichś tam plemion czy czegoś ze względu braku komunikacji zewnętrznej. Chociaż wiemy, że mamy przeolbrzymi komunikator, który znajduje się z tyłu naszej głowy, dzięki któremu możemy na wiele sposobów komunikować się z różnymi elementami, z różnymi plazmami, że tak to ujmę, ale jeżeli ktoś nie jest w stanie obsługiwać danego urządzenia, to nie wie, że wiadomość została wysłana. Jeżeli ktoś nie wie, jak obsługiwać maila, to mimo to, że dostaje 1 000 000 maili, te maile są bezwartościowe, bo on nie umie do nich dotrzeć. Więc dzisiejsza technologia daje nam właśnie możliwość dzielenia się czymś, co jest MagGraf. Teraz w pewien sposób podczas bycia w klasie, poprzez obecność,
Nawet niekoniecznie przez to, czy się odzywam, czy się nie odzywam, ale jeżeli jestem w pozycji właśnie tej pokory względem siebie, nie innych, siebie, i powiedzmy w pozycji kochanka, no nie wiem, sami sobie dobierzcie tą emocję, która wam bardziej odpowiada do upozycjonowania się, czyli do przeniesienia pozycji duszy w głowie w stosunku do duszy w klatce piersiowej jako służący, wtedy zrozumiemy, że wszyscy tworzymy taki okrąg. W pewien sposób tworzenie takiego okręgu myśmy zupełnie spontanicznie kiedyś nazwali to sobie banking process, czyli proces bankowania, co wynikało też z nauk doktora Keshe, gdzie on poruszał właśnie za bankowość, gdzie mówił o tej bankowości, gdzie mówił o procesie bankowania, czy to w galaktyce, czy poza galaktykami i innymi strukturami, gdzie ten proces bankowania zawsze jest równy, czyli tyle samo, ile biorę, tyle samo daję. Tak? Oczywiście w różnych wymiarach pól, ale generalnie to jest to samo. Teraz jak my wszyscy tworzymy klasę emocji, jakkolwiek, czy nawet dzisiaj tutaj siedząc na tym spotkaniu, wielu z nas stara się używać logicznego umysłu, czyli jak gdyby próbujemy to konwertować poprzez uszy, później próbujemy to konwertować poprzez tok myślowy, ale w pewnym sensie gdzieś tam w podłożu działa w nas kolejny dystrybutor pól, który jest zupełnie na innym poziomie i według mnie najpierw jest emocja, a później jest dopiero coś, co my nazywamy myśl. I teraz myśl jest też wynikiem emocji. Tylko to jest emocja, której nie możemy już opisywać jako żaden z elementów, który możemy przypisać do miłości, do pokory, czy do jakiejś tam, powiedzmy, słownej naklejki. Jest to coś, co zaczniemy identyfikować w swój własny sposób. I teraz, jeżeli spojrzymy na to, czy możemy przeanalizować, powiedzmy, znajdź 10 wspólnych znaków na tym zdjęciu. Czy możemy przeanalizować, co tutaj widzimy? No tak, że jest raz chłopak, raz dziewczyna ustawiona w okręgu. Czyli mamy mniej więcej pary, okej. Okay. Że wszystkie dziewczyny mają głowę obróconą w jednym kierunku, a chłopacy w drugim kierunku. Okej. Dobra, czyli możemy zwrócić uwagę, że na to, co powiedzieliśmy wcześniej, że mniej więcej tworzą wspólny punkt referencji. Tak? Może być. Może być. No powiedzmy, to jest jedna, okej, dobra. No i teraz wszyscy stoją plecami do środka. Okej, to jest też bardzo cenna uwaga. No i nie wiem, teraz lewa ręka jest nad prawą ręką, zawsze trzymają się. Okej, czyli to jest kolejny element. Coś jeszcze widzimy? Ja to widzę w środku taki sam punkt referencji, tylko na tył głowy. Okej, okay, czyli gdzieś tutaj widzimy kolektywną strukturę. Okej, okay, dobra. To się znaczy, wiesz, chodzi mi o to, że tak jak z przodu narysowałeś, z tyłu masz tak samo, widzisz? Mężczyzna, kobieta. Nie, no coś takiego. Czy ja to tak widzę? No, pewnie. Teraz, co jeszcze widzimy? Czy zwróciliśmy uwagę, że to jest zrobione 6000 lat przed naszą erą? Ten monument jest mniej więcej datowany na 6000 lat przed naszą erą. Jeżeli zwrócimy na to uwagę z troszeczkę innego punktu, co albo po co ludzie 6000 lat temu w
tak ciekawy z detalami sposób, bo zobaczcie, te rzeźby są niesamowicie zrobione w sposób nie dość, że artystyczny, to jeszcze z olbrzymimi detalami, a co jest bardzo realistycznie wyglądają. Tak, i z bardzo dużymi proporcjami. Teraz, czemu ci ludzie robili takie rzeczy? Czy nie chcieli zostawić pamiątki dla innych, żeby rozumieli proces? Co prawda w kamieniu możemy obserwować tylko ustawienia fizyczności, natomiast nie rozumiemy pozycji mocy. Ale właśnie dzięki naukom doktora Keshego i myślę, że dzięki tutaj szkole emocji wiele osób zacznie rozumieć, dlaczego takie ustawienie, dlaczego jest tutaj 13 par. Zawsze w wszystkich elementach było 12 plus 1. 12 świadczy o totalności, ta jedynka jest połączeniem z kolejną dwunastką. W pewien sposób. Teorii jest wiele na to, pozwoliłem sobie tylko to przedstawić w ten sposób. Zauważcie, że tutaj jest 13 par. Teraz jest to budowa tradycyjnego McGrawa. McGrawa, którego my możemy budować, niekoniecznie będąc w kółku, choć nie ukrywam, że obecność fizyczna drugiej osoby w obecnym zrozumieniu może też nam polepszyć stosunek zrozumienia tego, czyli pozwolimy sobie więcej na interakcję, ponieważ ja bynajmniej mówiąc ze swojego punktu zrozumienia, ja jestem jeszcze na tyle fizyczny, że na pewno by mi to bardziej pomogło w ruszaniu z moim zrozumieniem, aniżeli rozmowa przez internet. Ale mamy to, co mamy i uważamy, że to jest świetne to, co mamy, więc właśnie taka szkoła emocji, taka klasa, takie spotkanie dzisiaj jest też właśnie tym procesem bankowania, kreacji wspólnej duszy, świadomości, czegokolwiek możemy tutaj jak gdyby sobie to nazwać. Natomiast dlaczego tyłem? Jak dobrze wiemy z wykładów doktora Keshe, tył głowy jest bardzo ciekawym elementem i jeżeli wiemy, że nasza fizyczność jest odbiciem duszy, to tak naprawdę to, co jest z przodu, jest refleksem tego, co jest z tyłu. Czyli tak naprawdę nasza dusza patrzy tyłem głowy. W pewien sposób, jeżeli można to nazwać w ten sposób. Tak? Czyli nasze oddziaływania są bardziej poprzez plecy, aniżeli poprzez przednią część. Dlatego oni stoją plecami. Teraz bardzo dużo osób, co mnie skłoniło do tego, żeby to powiedzieć? Ja nie wiem, czy to jest poprawne i na pewno nie jest wyryte w kamieniu, jak te posągi tutaj, ale wiem, że bardzo dużo osób od pierwsze co, to dostają strzał, że ja to tak sobie nazwę, w kręgosłup na wysokości właśnie pomiędzy łopatkami. Popsułem coś. Jest, dobra. Czyli i to jest to też, co opowiadałem o tym moim znajomym, którego spotkałem, gdzie w pewien sposób brak zrozumienia albo brak wiedzy, co zrobić z tym dalej, powodowało na jego plecach przeogromny ból, który on charakteryzował jako ból. Teraz jeżeli wrócimy do tego, że w pozycji, kiedy nasza dusza z głowy zaczyna zmieniać swoją pozycję w sile pól poniżej, że tak to narysuję, i następuje proces doenergetyzowywania poprzez duszę fizyczności, duszy tej, którą nosimy w głowie, wtedy występuje właśnie ta interakcja, którą tu czujemy. Ale jednocześnie tym punktem ci ludzie też mogli się jednoczyć jako magnetyczny i grawitacyjny. To jest proces wywołania wspólnej plazmy. To jest proces bankowania, który myśmy sobie modernnie nazwali dzięki naukom doktora Keshe. Ale jest jeszcze kolejny efekt, o którym Mateusz tutaj wspomniał. Co z tego, że bankuję, jeżeli nie wiem po co? Okej, moja intencja jest intencja bezwarunkowa, ale chcę wypełnić swoje struktury. I teraz jest pytanie. Czy to jest pytanie na taka, powiedzmy, food for thought, nie wiem, jak to po polsku można by było, coś do przemyślenia, o, może w ten sposób. Gdzie w momencie, kiedy ci ludzie na przykład tworzyli ten rytuał, bo ja to nazywam akurat rytuałem, bo to wymaga odpowiednich pozycjonowań, czynności i tak dalej, ale my nie chcemy kreować rytuałów, my chcemy tworzyć zrozumienie.
Ci ludzie, będąc każdy z nich z tą samą intencją, ale z innymi polami Markgraf, w swoich wewnętrznych strukturach, powiedzmy, plazmatycznych, ten człowiek na przykład, budując strukturę, potrzebował balansu nerki, powiedzmy. Ten człowiek potrzebował balansu, nie wiem, ramienia. Ten człowiek potrzebował, nie wiem, żywności. Inni co innego. Tworząc właśnie taką strukturę, jeżeli wiem, po co ją tworzę i po co w niej jestem, to jestem w stanie z niej dostać tak samo bezwarunkowo, jak bezwarunkowo daję. Im bardziej to nazywam, tym bardziej zawężam kanał przepływu. Im bardziej oczekuję, tym bardziej zwężam możliwość dostania do kanału oczekiwania. Więc po co oczekiwać? Brać w całości, jeżeli to rozumiemy. I teraz właśnie podczas podczas szkoły emocji wiele osób na pewno zaczyna już w pewien sposób ustawiać się w pozycji, my to nazywamy supporterów, czyli jednostek supportujących. To są jednostki, które dają wszystkiemu i wszystkim. To są właśnie supporterzy. Czyli nie jestem tu, żeby dostać, nie jestem tu, żeby być. Jestem tu tylko po to, żeby inni mogli potwierdzić swoją egzystencję. W pewien sposób w tym elemencie możemy wrócić do tego rysunku, który przedstawia na tak wiele elementów początek struktury węgla. I tutaj ten element też jest czymś, co możemy właśnie nazwać początkiem struktury, tego, co możemy nazwać strukturą węgla, czy jakkolwiek, gdzie na pewno wśród nich byli tak zwani supporterzy, którzy z funkcji swojego, to nie jest funkcja, to nie jest pozycja, to jest po prostu poziom zrozumienia w pewien sposób. To jest tak jak czarna dziura. Ci ludzie stają się regulatorami. Albo nawet, to jest jeszcze zabawniejsze, ponieważ my jesteśmy fizyczni i obserwujemy to, co jest tylko pomiędzy tymi ludźmi. Ale nie bierzemy pod uwagę, że pomiędzy tymi strukturami są jeszcze kolejne struktury, które są żywymi jednostkami i tworzą z nami tą strukturę. Na dzień dzisiejszy ich nie widzimy, coraz więcej ludzi zaczyna odczuwać nowe obecności i to wcale nie jest schizofrenia, to jest zupełnie coś normalnego, ponieważ przez tył naszej głowy zaczynamy odczuwać naszym najbardziej sensytywnym radarem obecność emocji duszy nowej istoty. Albo istoty, która zawsze tam była, ale nigdy jej nie widziałem, bo ona nie była w wymiarze tych pól. Czyli jej siła przekraczała wysokość siłę miedzi, która jest podstawą naszej gałki ocznej, gdzie my nie mogliśmy jej zdetektować w tym, co nazywamy polem widzialnym. Ale teraz przeszliśmy z miedzi na pluton albo i wyżej, gdzie daje nam tą możliwość właśnie reaktor w głowie, zaczynamy widzieć i wyczuwać te elementy. I właśnie podejrzewam, że poprzez ten proces bankowania będziemy szli poprzez szkołę emocji w zupełnie nowe regiony, które najzabawniejsze jest to, że ani osoba prowadząca nie narzuca tego, ani osoby będące w tym nie narzucają tego, narzuca to totalność zjawiska. Czyli to jest coś na zasadzie dryfującej bańki w przęsłach wszechświata. Ale najlepsze jest to, że ta bańka nie dryfuje tak o, tylko jej dryf ma specyficzny charakter, specyficzny cel. Teraz, najzabawniejsze jest to, że proces bankowania zaczynamy od siebie. Czyli dopóki nie otworzę duszy, albo nie w fizyczny sposób, nie w sposób, w który, bo mi się kręci, coś tam to znaczy. Nie, każdy ma to inaczej, więc tutaj tym się proszę nie sugerować, ale dopóki nie zacznę pracować z tym punktem i tym, ponieważ ten punkt to jest totalność fizyczności, a ten punkt to jest totalność kreacji, w tym momencie nie będę w stanie pracować z nikim innym. Ale najlepsze jest to, że
te monumenty są z kamienia, one są zastygłe. Tak samo my jesteśmy zastygli dzisiaj, w pewien sposób. Jesteśmy skamieniali w strukturze operacji pomiędzy jojem, czyli pomiędzy duszą a duszą fizyczności. Ale im bardziej ruszamy tym jojem, zwiększamy przestrzeń jego kręcenia się, wydłużania i zbliżania się, tym bardziej skruszamy ten kamień i coraz więcej widzimy. To jest tak, powiedzmy, mówiąc bardzo, bardzo prozaicznie, poetycko, jakkolwiek by to nazwać, gdzie, żeby to tylko zilustrować, że te ćwiczenia właśnie mają doprowadzić do zrozumienia pomiędzy tym, a później najprawdopodobniej ruszymy w kierunku zrozumienia jednego, jedynego reaktora. W totalności jego kreacji, które obejmuje tą totalność. Kroczek po kroczku, ćwiczenie po ćwiczeniu, bycie w pokorze względem siebie, bycie w pozycji kochanka, bycie przede wszystkim szczerym ze sobą. To są najważniejsze klucze, które pokazują nam, jak wiele możemy znaczyć dla innych, nie dla siebie, dla innych. W celu, jak gdyby, ich egzystencji i ich możliwości potwierdzenia ich egzystencji. To jest jedno ze zrozumień bankowania, procesu bankowania. Na pewno wielu z Was za chwilę będzie miało nowe punkty aha i jak powiedziałem, nic nie jest zapisane w kamieniu. Jeżeli ktoś będzie miał zrozumienie, dodatek, albo nawet jeżeli będzie rozumiał, że nie powiem nic innego, ale powtórzy w pewien sposób to, ale z własnego zrozumienia, z własnej pozycji, jak najbardziej zapraszam, bo właśnie o to w tym wszystkim chodzi. I to by było na tyle, moi drodzy, z mojej strony na dzisiaj. Także jeżeli nie ma pytań, to ja dziękuję bardzo. Dzięki, Paweł, bardzo fajnie. Ja bym tutaj, myślę, że to jest nie przypadek, że w pewnym sensie to, co omawialiśmy na poprzednich warsztatach czwartkowych, czyli ten kawałek tłumaczenia sesji 225, tutaj bym jeszcze może dorzucił jeden element zrozumienia, jak te dwie sesje czwartkowa i niedzielna łączą się dzisiaj, czyli tu widzimy właśnie, tak jak omawialiśmy, że te istoty, te postacie, ci ludzie są zgromadzeni w parach i jedna w pewnym sensie patrzy w kierunku drugiej przed siebie. I ten fragment, który omawialiśmy właśnie w czwartek, doświadczanie na przykład sytuacji, w której tak jakby stoimy z boku i obserwujemy swoją własną fizyczność, etos, postępowanie swojej własnej fizyczności, ten element, w którym osądzamy sami siebie, czyli ten element właśnie, który skłania nas do refleksji na temat tego, co wyprawia, tego, co wyczynia nasza fizyczność w kontekście przykazań, w kontekście etosu. Tutaj na tym zdjęciu widzę właśnie dokładnie to samo, czyli właśnie ten element patrzenia, po pierwsze jest to ten element schizofrenika, można powiedzieć, tej dualności, po drugie możemy to właśnie odnieść jako gdzieś tam wzajemna obserwacja samego siebie z innego nieco punktu widzenia, właśnie po to, żeby dostrzec te elementy przykazań, elementy etosu, momenty, w których które zmuszają nas w pewien sposób albo stawiają nas w sytuacji, w której jesteśmy w stanie obserwować to, co robi nasza fizyczność, tylko i wyłącznie po to, żeby uświadomić sobie i iść dalej w zrozumieniu swojego własnego pojęcia etosu, tego, co jest z nim zgodne, tego, co nie jest zgodne, żebyśmy mogli sami osądzać samego siebie, doświadczać właśnie tych elementów. To jest też ciekawe, interesujące, że nie każdy musi doświadczać pewnych elementów. Jeśli postępujemy zgodnie z etosem, jeśli postępujemy zgodnie z przykazaniami na przykład, wtedy te doświadczenia obserwowania siebie z pozycji obserwatora wcale nie są konieczne, ale w momencie, kiedy przychodzi moment korekty, przychodzi moment właśnie refleksji, przychodzi moment lekcji, z której możemy coś wyciągnąć, bo niekoniecznie musimy,
W tym momencie te doświadczenia, te obserwacje, te elementy przychodzą do nas, żebyśmy mogli stanąć z boku i jako sędzia samego siebie, sędzia samego siebie, nie wiem jak to powiedzieć, osądzić samego siebie właśnie z pozycji obserwatora swojej własnej fizyczności. Także tylko tyle chciałem dorzucić. Dzięki. No mega, dzięki bardzo, Przemku. Ktoś jeszcze, moi drodzy? Jakieś swoje elementy? Niekoniecznie do tego, coś ze środowiska plazmy. Jeżeli nie, to będziemy kończyć wtedy. A jeżeli mógłbym tutaj jeszcze na koniec się przypomnieć, że we wtorki i w piątki o godzinie 21 dzięki naszemu cudownemu wykładowcy Mateuszowi mamy możliwość dzielenia się eksperymentami i doświadczeniami z perspektywy plazmatycznej, za co dziękuję mu i wszystkim biorącym w tym udział, jak i zapraszam wszystkie osoby, które chciałyby zobaczyć, jak to funkcjonuje i co to może im przynieść. Oczywiście wszystko jest za darmo, nie ma tutaj żadnych zapisów, żadnych innych elementów, po prostu wpadnijcie na ten link, który jest poniżej i zobaczcie, co tam się wyrabia. Nawet jeżeli na początku wyda wam się to troszeczkę dziwne, górnolotne, może nie do końca z waszej bajki, jakkolwiek to sobie spozycjonujecie, nie ma problemu. Dajcie sobie chwilę, pozwólcie sobie być i pozwólcie sobie sami ocenić swoją pozycję, to co Przemek wcześniej powiedział. I w pewnym sensie pewnie zrozumiecie wiele rzeczy, niekoniecznie te, które są tam poruszane, ale w swoim własnym środowisku, które może pozwolą wam ruszyć dalej z waszą niesamowitą przygodą. Także z mojej strony ja już dziękuję wam bardzo, pozdrawiam i do usłyszenia w czwartek. Dzięki bardzo. Ja również dziękuję Tobie, Paweł, Przemku, Mateuszu za dzisiejsze spotkanie. Było bardzo przejrzyste i zrozumiałe, chociaż jakoś nie miałem się do czego odnieść, bo być może analizuję to wszystko. Także dziękuję wszystkim za to, że byli z nami wszystkimi. No i do usłyszenia do następnego spotkania. Dzisiaj było 162. publiczne spotkanie poszukiwaczy wiedzy w języku polskim z dnia 10.06.2018 roku. Także dziękuję bardzo i do usłyszenia.